muszyna. Nie zdrój, ale muszyna. Początki muszyny związane są z węgierskim szlakiem handlowym. Jak pamiętacie z odcinka z Tarnowa, Tarnów również był związany mocno z Węgrami z powodu właśnie przechodzącego tamtymi terenami szlaku handlowego. Pierwsi osadnicy na terenie dzisiejszej muszyny pojawili się mniej więcej w okresie paleolitu, a pierwszą wzmianką o muszynie była w 1288 roku adnotacja w testamencie zapisana biskupowi Pawłowi z Przemkowa. Przez wieki na Zamku Muszyńskim rezydowali dzielni starostowie i burgrabiowie. Jeden ze starostów muszyńskich, zamiast pilnować porządku w państwie muszyńskim, raz na porządku, tak? Znaczy mam jednego dukata. Sam się trudnił napadami i zbójnictwem, a złupione skarby nawet i z Węgier chował w piwnicach zamku. Także ciekawostka. Wreszcie wiem, co oznacza paździerz. Połamana. W tym miejscu znajduje się ogród sensoryczny, albo inaczej nazwany ogród zmysłowy. Piękny widok na zamek w Muszynie. W ogóle. Część zapachowa. I faktycznie pachnie. Czym? Świeżością. Wiosną o poranku. A jest godzina 12. Więc wiosna w południe. Życie jest wtedy, kiedy nie trzeba się śpieszyć. Kiedy smakujemy życie powoli, jak smakosze w prawdziwej włoskiej restauracji. Rzeźbę diabła Murudy. Przybywajcie diabły mamuny czarownice, przybywajcie diabły na hutę, przybywajcie diabły mamuny czarownice, radą wesprzeć trzeba Murudę. Muszyna, park, znaczy to jest ogród zmysłowy, no faktycznie można odpocząć. Sensoryczny, takiego odpoczynku to dawno nie miałem. Wczorajszy wycisk w górach, dzisiejszy chill out na górze, można powiedzieć. Idealne zgranie, idealna kompozycja tego urlopu.
ciąg dalszy chilloutu. Teraz w kierunku pijalni Wód w Muszynie. Ponieważ jesteśmy spragnieni wody. Geocaching, ciekawy sposób na spędzenie czasu w poszukiwaniu różnych skrytek, tak zwanych keszy. W tym miejscu mamy ile? Około 20. Nawet więcej niż 20. Jedną już znaleźliśmy. Teraz idziemy szukać skrytki, a następnie pójdziemy szukać skrytki, która kryje się pod zagadką. Właśnie szukamy kolejnego kesza. Gdzieś tu pod drzewem. Nie pokażę na filmie dokładnego miejsca, gdyż miejsce powinien znać tylko osoby, które w to faktycznie się bawią. To jest cache. To jest właśnie ten cache. To jest taka znajdźka geocache'owa. W środku mamy... Zobaczcie, zaprezentuję. W środku mamy taki dzienniczek, ktoś zostawił gumę. Można sobie wziąć albo podmienić. Fajnie coś zostawić od siebie. Jeżeli coś bierzesz ze skrytki, zawsze coś zostaw. Jesteśmy przy keszu, zagadce. W sumie mogę wam to pokazać, bo tu jest i tak zagadka, którą trzeba rozwiązać. To nie pokazuje wam miejsca ukrycia kesza. I tak naprawdę pierwszym zadaniem, żeby określić nie wiadomo A, to jest... Cyfra 4 i 5 na obrazie. Czyli to będzie 1 i 8. Czwarta cyfra 1, piąta cyfra 8. A druga znaleziona z zagadki. Namierzyliśmy. Też patrzymy. I określiliśmy dokładne współrzędne. To ostatni zaraz, teraz. W 2020 roku? Cienko. Jeśli chcecie zacząć, instalujcie aplikację Sigeo albo inną aplikację geocachingową i w drogę! Jak widać, konstrukcja jest stosunkowo nowa, bo ściany stropu zostały odbudowane praktycznie od zera. Najbardziej oryginalny fragment piwnic to jest ta mała cela więzienna, na której pilnuje ten nasz harnik, czyli strażnik miejski, policjant. Dolne więzienie. Bynajmniej nie było tak komfortowe jak teraz, tak przypuszczam. A raczej to była ciemnica, bardzo wilgotna, gdzie szczury i inne robactwo tutaj na bogato sobie biegały. I tak jak wspomniałem, lewa i prawa ściana mniej więcej do wysokości 2,5 metra to są te historie właśnie odkopane przez archeologów w 2000. Czyli dotąd, tak? Mniej więcej 2,5 metra. A ze ścian właśnie wystają te kuny, czyli haki, do których właśnie to są oryginalne rzeczy właśnie XVII-XVIII wieczne, do których przykuwano tych naszych nieszczęśników. A z kolei ta druga historia dotyczy niejakiej Maruszki Teliszcza Kuny, oskarżonej o dzieciobójstwo. Tam z kolei Danko, pomocnik młynarza, obiecał jej, że się z nią ożeni, jak mu się odda. Do zbliżeń doszło kilkukrotnie, wiadomo, że za którymś razem trafiła się ciąża. Ta, chcąc uniknąć wstydu, tą ciążę próbowała maskować jak najdłużej. Kobiety we wsi gdzieś przeobserwowały, że może być brzemienna i tak dalej, ostrzegały ją przed próbą zabicia dziecka. Ta jednak urodziła dziecko
żywe zabiła i zakopała nad potokiem w Jasieńczyku, za co niestety, za co została skazana na śmierć. Za stosunkowo niewielkie przewinienia wstawić tam nieszczęśnika i wystawić na widok publiczny, aby się po prostu wstydził za swoje czyny. No, takim przewinieniem są klasyczne niewieście, niecnoty, a za niecnotę uważano już na przykład samotne chodzenie po zmroku przez kobiety po mieście. Niektóre mogą być bardzo słone, niektóre są bardzo przyjrzeć się działaniu tych wód. Im więcej tego składnika, tym bardziej regulujemy inne ustawy. Chciałem podziękować opiekunowi podziemi pod ratuszem za naprawdę świetną opowieść o tym, jak tu w Muszynie faktycznie wcześniej było. Także zostają nam jeszcze do zwiedzenia ogrody biblijne. Idziemy właśnie ulicą Kościelną.